Zaproszenie przez Rafała Dudkiewicza, majora Baumana na Uniwersytet Wrocławski i to wszystko, co się później działo, to wszystko, co spotkało młodych patriotów, którzy sprzeciwiali się temu wystąpieniu Baumana na Uniwersytecie. Rafał Dudkiewicz, jak niektórzy śmieją się, w czasie tej kampanii zaszył się gdzieś, unika wszelkich konfrontacji, unika wszelkiego pokazywania się mieszkańcom. Wie, że ostatnia kadencja była bardzo zła, wie, że ostatnia kadencja jest fatalna po prostu i zasadniczo nie ma nic wrocławianu już do zaproponowania. Rafał Dudkiewicz pewnie te wybory wygra, ale my jesteśmy tutaj, żeby głośno powiedzieć o tym, iż nie powinien być prezydentem ani przez kolejną kadencję, ani żadną inną, ani jednego dnia więcej. Polityka Rafała Dudkiewicza polega przede wszystkim na zadłużaniu miasta i po drugie na fundowaniu jego mieszkańcom pewnych specyficznego rodzaju igrzysk, które się tutaj co dużo odbywają, które łudzą tak naprawdę mieszkańców jakąś wizją dobrobytu, jakąś wizją ciepłej wody w kranie, podobnie jak i w ramach ogólnopolskiej polityki robiła Platforma Obywatelska, stąd nieprzypadkowy oczywiście sojusz polityczny Platformy i Dudkiewicza. Wrocław rządzony jest przez klikę, przez zgraję aferzystów, którzy prowadzą swoje niecne dile i niecne interesiki u styku polityki i biznesu. To tutaj mamy takie sytuacje, jak słynny parking pod halą stulecia, który zbudowany został przez prywatną firmę, ale z którego zyski i z którego zyski czerpać będzie pływała prywatna firma, ale zapłacą za to wrocławianie, ponieważ wszystkie parkingi w tamtym rejonie miasta zostały zamknięte. I tak dzisiaj rodzinny wrocławian, który chce się wybrać na przykład do ZOO, czy gdzieś tamte rejony, muszą za godzinę postoju płacić 6 zł. To jest poważny i bardzo istotny problem Wrocławia. A jest to jedna tylko z niewielu, bardzo niewielu tego typu afer, które z naszym miastem się wiążą. Wszyscy pamiętamy, jak jeszcze całkiem niedawno całą Polską w zasadzie wstrząsnęła afera biednego Rafałka Dudkiewicza, który tak straszliwie poturbowany został w wypadku samochodowym. Jak się później w sądzie okazało, nie był to żaden wypadek, a jedynie kolizja, a tramwajarz, który musiał być na zwolnieniu lekarskim przez długi, długi czas, tak naprawdę był całkowicie zdolny do podjęcia pracy i Rafał Dudkiewicz nie podniósł z tego tytułu żadnej karnej konsekwencji. To hańba, gdyż każdy z nas, gdyby tam normalnie jechał samochodem, taką karną konsekwencję by poniósł.